Bywają takie momenty, że nie wyrobiłeś, nie wyrobiłaś się z jakimś procesem, na przykład z osuszaniem i mocno Cię zaskoczyło to, że Twoje przygotowane na wędzonki surowce, czyli szynki, boczki, polędwice i tak są jeszcze mokre, a Ty już masz tam rozpaloną wędzarnię, już chcesz wędzić albo już musisz wędzić, bo czasu Ci nie starczy do wieczora, bo idziesz do pracy, bo wyjeżdżasz albo święta za pasem. Co zrobić, żeby osuszyć wędliny, wędzonki, surowce na wędzonki szybciej niż robi się to standardowo? Za chwilę ci opowiem, ale na początek proszę cię, zasubskrybuj ten kanał. Dzięki temu troszkę więcej ludzi się o nim też dowie, a na tym mi bardzo zależy. Zostaw też dzwoneczek, będziesz dostawać powiadomienia o każdym takim filmie, a ja gwarantuję ci, że daję tylko taką fajną, ciekawą wiedzę. Zaglądnij też do opisu. Filmu. Co z tym osuszaniem? No bo niekwestionowane jest to, że w ogóle trzeba osuszyć wędliny przed wędzeniem. Jeśli chcesz, żeby miały ładny kolor, żeby się ładnie uwędziły, żeby nie wędzić 10 godzin, tylko 2-3, pamiętaj, że im w surowce są lepiej osuszone, tym masz krótsze wędzenie. To jest taka fajna zasada. Jeśli wkładasz coś mokrego do wędzarni, to nie dość, że będzie się na na przykład na szynce osadzały substancje smoliste z dymu, że to będą czarne wędzonki, że będą kwaśne, gorzkie, że będzie na nich tablica Mendelejewa, e, że będzie to niezdrowe, niezdatne do jedzenia, że będzie trwało 10 godzin nawet wędzenie ciepłym, gorącym dymem. Weź pod uwagę to, że są pewne prawidła, których się powinno przestrzegać. Takim prawidłem jest właśnie wędzenie osuszonych surowców tylko i wyłącznie. Zarówno tyczy się to kiełbas, jak i wędzonek. Ale teraz na wędzonkach się skupmy, bo na wędzonkach jest to najłatwiej przekazać mi. Co zrobić, żeby szybciej osuszyć wędzonki? Surowce na wędzonki, zawsze mówię wędzonki. Prawidłowo powinno wyglądać to tak. Że wyciągasz swoje surowce na wędzonki z zalewy peklującej, sznurujesz, wkładasz w siatki i tak dalej i wieszasz do ociekania, żeby ta zalewa peklująca ściekła. Możesz to zrobić na przykład przez 12 godzin, czyli wieczorem sobie wyciągnąć i rano mieć powiedzmy gotowe. Czyli wieszając takie surowce w temperaturze 12, maksymalnie 15 stopni, to już trzeba, to jest już też balansowanie na granicy ryzyka. Ale te 15 stopni, że nie powinno stać, 10-12 godzin rano, powinno być wszystko ładnie suche. Pamiętaj, że to są surowce zapeklowane, więc tam tej peklosoli jest sporo. Ona zabezpiecza wyrób i tak naprawdę dalej też można powiedzieć, że trwa jeszcze proces peklowania. Drugim sposobem jest wyciągnięcie wszystkiego i zostawienie nawet na 24 godziny po prostu w lodówce. Albo powieszenie w chłodni, albo położenie po prostu w lodówce na jakiejś kratce, żeby to sobie ociekało. Mówimy teraz o ociekaniu. Następnie już prawie, już ocieknięte tak naprawdę surowce należy osuszyć w odpowiednio przygotowanej do tego wędzarni, czyli wędzarnia wygrzana, wygoniona z niej, z niej wilgoć. Wieszesz wtedy swoje surowce i wystarczy dosłownie tam pół godziny. Nie mówię ci na czas, bo to może być 10 minut, może być 45 minut. Po prostu muszą być te surowce bezwzględnie suche. Dopiero wtedy możesz zacząć wędzenie, czyli puszczenie dymu. Ale co zrobić, jeśli nie było tego ociekania, jeśli one przez np. 12 czy 24 godziny nie ociekały sobie, tylko wyciągasz, powiedzmy sobie tak, zapominasz wyciągnąć z zalewy wieczorem e, swoje szynki i boczki, a rano musisz wędzić, bo po południu coś tam wyjeżdżasz i już są zaraz święta, powiedzmy tak. Co zrobić? Rano wstajesz, kurczę, zapomniałem. Ok, po prostu wyciągasz surowce z zalewy sznurujesz, wiążesz wkładasz w siatki, rozgrzewasz wędzarnię, wyganiasz z niej wilgoć i takie mokre wieszasz do wędzarni. I jest to sposób awaryjny, jest to sposób niecodzienny. Tylko jak wybrnąć z danej sytuacji? Wybrniesz w ten sposób, że wędzarnię rozgrzewasz do temperatury 40-50 stopni, 50 stopni najlepiej. Jeśli masz yy, tradycyjną wędzarnię, należy w palenisku Rozpalić po prostu ogień. Ten ogień wyrzuci całą wilgoć z wędzarni i w palenisku zostanie dużo żaru. Ten żar dawać Ci będzie temperatura, będzie Ci dawać bardzo mało dymu. I to jest moment na właśnie powieszenie tych mokrych wędzonek. Oczywiście wcześniej możesz jeszcze wyczuć ręcznikiem papierowym. To na pewno dużo pomoże. Jeśli masz 100 szynek, to to jest kiepski pomysł, bo zajmie ci to bardzo dużo czasu. Jeśli masz 100 szynek, to na pewno nie zapominasz ich wyciągnąć. Ale jeśli masz kilka szyneczek, kawałków w boczku, to obetrzy je po prostu ręcznikiem papierowym. Przyłóż ręcznik, nawet nie wycieraj, tylko przyłóż ręcznik papierowy, żeby tą największą ilość wilgoci już ten ręcznik zebrał. I powieź do wędzarni. W temperaturze 40-50 stopni. One będą sobie. Trochę i ociekały, chociaż o ociekaniu już to jako takim nie można mówić, bo ociekanie powinno być grawitacyjne. Czyli że po prostu Ziemia powinna tą wodę przyciągać i to powinno kapać, ociekać. Ważne to jest, żeby z tego wnętrza też troszeczkę z tych zewnętrznych warstw, ta wilgoć wyszła. Tutaj już tego nie osiągniesz, bo nie ma możliwości takiej. Ale możesz zrobić, że w bardzo szybkim tempie. Ta wilgoć jednak zniknie z zewnątrz i będziesz mógł wędzić. Można wtedy wędzić i wyrób wychodzi naprawdę normalny, dobry i ciężko jest rozpoznać, czy to było ociekane 12 godzin w temperaturze 10-15 stopni, czy było to szybko osuszane w wędzarni. Wracając, po powieszeniu swoich surowców w wędzarni, ociekasz, powiedzmy, i osusza się po prostu do momentu, aż będą bezwzględnie suche. Nie potrwa to wtedy 10 lub 45 minut. Potrwa to 2 albo nawet 3 godziny, zanim te. Surowce będą bezwzględnie suche, bo tej wody jest ogrom. Ta woda, to nie jest tylko na, na zewnątrz. Ona jest w tej zewnętrznej warstwie surowca i ona będzie wychodziła. Wyjdzie dosyć szybko, po tych dwóch trzech godzinach zobaczysz, że one te surowce są suche i możesz po prostu wędzić. Tylko pamiętaj jeszcze raz ci powiem, jest to wyjście awaryjne z sytuacji, w której się w tym momencie znajdujesz. Nie jest to proces, który polecam. I który należy stosować non-stop, tak po prostu jak robisz wędliny, wędzonki. Tylko jest to sposób awaryjny, dzięki któremu zrobisz nadal pyszne wędzonki. Spróbuj, nawet jeśli się nie zdarzają takie sytuacje, spróbuj raz to zrobić w kontrolowany dla siebie sposób, żeby ogarnąć temat, żeby sprawdzić, jak ci to wychodzi i czy to ma sens, czy nie. Jeśli masz elektryczną wędzarnię, jest to dużo prostsze. Po prostu ustawiasz te 40 lub 50 stopni i ci nic nie interesuje. A w wędzarni tradycyjnej utrzymać 40-50 stopni na żarze nie jest prosto. Możesz tego użyć węgla drzewnego dobrej jakości, lub po prostu pakować tam dużo tego żaru. Dużo ognisko na początku rozpalić, żeby tego żaru było sporo. Do, dopływ tlenu spowoduje, że ten żar się będzie dosyć długo utrzymywał i może ci go wystarczy na te dwie godziny, żeby ci wystarczająco osłużyć. Mówię 2 trzy godziny, może to być po półtorej godzinie. Musisz sprawdzać. Tutaj nie ma uniwersalnej metody, uniwersalnej rady, że to potrwa tyle i tyle. Tu się liczy cel. A celem w tym przypadku jest sucha powierzchnia Twoich surowców. Ja Ci życzę powodzenia. Mam nadzieję, że ten sposób uratuje Ci jej nieraz skórę i wyjdziesz z twarzą. Na pewno ci się uda zobaczysz. Jeszcze raz proszę cię zasubskrybuj ten kanał, jeśli spodobał Ci się ten film. Daj dzwoneczek, a będziesz dostawać powiadomienia o właśnie takich i tym podobnych filmach. Zerknij też do opisu tego filmu. Tam znajdziesz coś ciekawego. Cześć.